Witam Cię w 11 odcinku podcastu IT i Ty, w którym porozmawiamy o programowaniu aplikacji mobilnych przy pomocy Fluttera. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl/11. Przypominam, że z moim poprzednim gościem rozmawialiśmy o e-sporcie. Zapraszam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy, czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT, a może świat IT dopiero czeka na Ciebie. Poprzez wywiady takie jak ten chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Tematem dzisiejszej rozmowy jest Flutter. Narzędzie, które umożliwia cross-platformowe tworzenie aplikacji mobilnych. Chociaż, jak się okazuje, nie tylko mobilnych. O tym, co daje Flutter, czy warto się z nim zaprzyjaźnić i jak rozpocząć z nim przygodę, opowie nam Dominik Roszkowski, programista aplikacji mobilnych, po godzinach fan kosmosu i astronautyki. A co najważniejsze w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, specjalista od Fluttera. Od kilku miesięcy dumnie noszący miano Flutter GDE. Cześć Dominik. Cześć, witam serdecznie. Zacznijmy od pytania na rozgrzewkę. Czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to prosiłbym Cię, abyś się podzielił, jakich audycji słuchasz? Tak, ja jestem trochę takim podcast freakiem, uzależnionym od podcastów i mi się mocno zmieniał repertuar tego, czego słucham, bo zacząłem słuchać tak w taki nałogowy sposób z 2-3 lata temu i na początku to były podcasty typowo takie programistyczne, technologiczne, też związane z moim stackiem technologicznym wtedy, czyli z .NET-em. No i to było na przykład .NET Tracks albo Merge Conflict i to były takie podcasty typowo .NET-owe, trochę zamarinowe, ale ostatnio, takie ostatnie parę miesięcy, szczególnie pandemiczne, trochę odciąłem się od tych podcastów technologicznych, bo jakby pracy jakby okazało się, że jest trochę więcej, więc już nie chciałem tej pracy też w wolnym czasie mieć, więc słucham sobie takich bardziej podcastów może publicystycznych. No i takim największym, tym na co najbardziej czekam co tydzień, no to jest polski podcast, raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, dziennikarza Trójki, byłego dziennikarza Trójki i jakby to jest mój rytuał co tydzień podczas sprzątania, żeby sobie przesłuchać ten 1,5-godzinny odcinek, który wychodzi co tydzień. No ale tak poza tym to jeszcze słucham trochę też zagranicznych podcastów, na przykład lubię taki podcast, a podcast to Unnecessary Detail, to jest taki nowy format zbudowany przez znanych youtuberów takich popularno-naukowych, Matta Parkera i tam kilkoro innych osób. I tak naprawdę moja lista tych podcastów, których słucham na co dzień, to jest takie 5-7 różnych tytułów. Czasami mam ochotę na coś bardziej technicznego i na przykład wtedy sięgam po Behind the Tech. To jest podcast prowadzony przez CTO Microsoftu. A jeśli mam ochotę na coś bardziej, powiedzmy, jakby to powiedzieć, ciekawostkowego, też ciągle związanego z technologią, no to na przykład bardzo lubię Darknet Diaries. To jest podcast o hakerach, o jakimś takim oszukiwaniu ludzi, o hijackingu i różnych takich rzeczach, bardzo ciekawy sposób opisane, więc serdecznie polecam. Okej, dzięki. Fajna lista, fajny zestaw. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie wśród tych tytułów, które wymieniłeś. Dominik, a jak to się w ogóle stało, że rozpoczęła się twoja przygoda z komputerami? No to jest długa historia. Ja z komputerami miałem do czynienia, że tak powiem, od dzieciństwa, więc byłem zawsze tym takim komputerowcem. Myślę, że każdy kogoś takiego znał, albo szczególnie słuchacze tego podcastu kimś takim byli. No i tak naprawdę takie programowanie na poważnie zaczęło się dopiero na studiach. Poszedłem na studia lotnicze,
z nadzieją na pracę w przemyśle kosmicznym, bo to astronautyka najbardziej mnie wtedy pasjonowała. Natomiast jakby no nie było jakby jakoś mi po drodze z tym, jak to wygląda w Polsce. I w pewnym momencie postanowiłem, że jednak pójdę w programowanie i tak chciałem iść w programowanie aplikacji mobilnych. Trochę nie było na to rynku dla takich nowicjuszy jak ja wtedy, więc dostałem pracę tak naprawdę jako backendowiec, ale ciągle jakoś ciągnęło mnie do tego programowania apek mobilnych. I gdzieś w 2018 roku pojawił się Flutter, no i od tamtej pory tak naprawdę Flutter to jest główne moje zajęcie. Okej, okay. Pojawił się Flutter. No to w takim układzie, co to takiego jest ten Flutter? Kiedy to powstało w ogóle? Mówisz ten 2018 rok, czy to wtedy jest ten początek, czy jeszcze wcześniej coś się działo w tym temacie? Jaki jest w ogóle rys historyczny tego języka? No to tutaj historia też jest dość skomplikowana, bo nazwa Flutter jakby została wybrana w momencie, kiedy ta technologia już była rozwijana w Google, no ale te pierwsze jakieś informacje o nim sięgają już nawet 2015-16 roku, kiedy pierwsze prototypy powstawały. No i narzędzie Flutter, czy ten framework, jak zwał, tak zwał, ale jakby zestaw różnych narzędzi, które się składają na Fluttera, do powszechnej świadomości właśnie trafiły na przełomie 2017-18 roku. No i w 2018 roku jakby Google zaczął intensywnie promować tę technologię. Ona już była na takim poziomie na początku w wersji beta, a potem w wersji stabilnej w 2019 roku, że ona została promowana przez Google'a, zaczęły powstawać materiały na ten temat, talki na konferencjach i tak dalej, i tak dalej. No i tak naprawdę ten 2018-19 rok to jest moment, w którym coraz więcej osób zaczęło się tym interesować, a rok 2020 to jest już niemal nieporównywalny, szalony boom na Fluttera, na aplikacje pisane we Flutterze. Więc widzimy tutaj taki no, niemalże wykładniczy wzrost popularności od momentu, kiedy znała go garstka ludzi związana z Googlem, do momentu, w którym dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy programistów na całym świecie korzysta już na co dzień z Fluttera. Mm-hmm. Od razu trochę wyprzedziłeś odpowiedź na moje kolejne pytanie, które miałem ci zadać, bo chciałem zapytać właśnie o to, czy jest sens, żeby pojawił się kolejny język, czy tam framework, skoro właśnie dominuje takie na chwilę obecną ułatwianie, że tak powiem, wkraczania w świat programowania poprzez powstawanie narzędzi low-code, czy też no-code, ale skoro powiedziałeś, że faktycznie tutaj jest taki wykładniczy przyrost rok do roku tych użytkowników Fluttera, no to zdecydowanie chyba jest sens, żeby coś takiego powstawało. Tak. Myślę, że nie bez powodu ten wzrost się pojawiał. Oczywiście swoją rolę ma tutaj promocja i to, co też wspominasz, że próg wejścia do Fluttera jest relatywnie niski w porównaniu do innych technologii, które są już na rynku wiele lat i jakby nie ma co ukrywać. To, jak łatwo jest zacząć pisać aplikacje we Flutterze, powoduje, że wiele osób postanawia, że tak, to jest ta ścieżka, którą chcę pójść. To znowu, porównując do tego, jak ja wspominam swoje początki, czy z backendem, czy z Xamarinem, czy takimiś innymi technologiami, które chciałem poznać, no to jest niebo a ziemia. Jakby w ciągu pół godziny można mieć aplikację działającą, czy to na symulatorze, czy na telefonie, kiedy często instalacja Visual Studio trwa półtorej godziny albo nawet jeszcze się coś popsuje i wtedy cały dzień tak naprawdę schodzi na instalowaniu jakiejś dużej kobyły programistycznej. Więc ten początek ma duże znaczenie, no nie ma co ukrywać. Pierwsze wrażenie to jest coś, co zostaje z nami na długi czas, więc w przypadku Fluttera tutaj jakby odrobiono tę lekcję i faktycznie z jakimiś drobnymi wyjątkami mam wrażenie, że to bardzo pomaga zwiększyć właśnie tę liczbę użytkowników. Mm-hmm. A jakie takie największe są korzyści, które właśnie płyną z korzystania z tego frameworka? No to może trochę wróćmy do tego w ogóle, o co chodzi z Flutterem. Tak, to będą też korzyści de facto na temat Fluttera, ale Flutter to jest narzędzie, które pozwala tworzyć aplikacje na wiele platform. I mówię tu wiele, tak domyślę, że to ograniczenie od góry praktycznie nie istnieje.
od dołu, no to tak naprawdę możemy zacząć od jednej platformy, ale takim first class citizen Flutter jest dla Androida i iOS-a, bo jakby powstał jako narzędzie do budowania aplikacji jednocześnie na Androida i iOS-a i tam on się jakby odnajduje, sprawdza najlepiej. Jest dobrze dostosowany, bardzo często trudno jest odróżnić aplikację napisaną natywnie od aplikacji napisanej we Flutterze. Natomiast z czasem tych platform, które są wspierane przez Fluttera, było więcej i zaczęło się na początku od desktopa, od Maca, Windowsa, Linuxa, które eksperymentalnie, ale działały. W pewnym momencie w ogóle pojawiło się Raspberry Pi i inne urządzenia embedded. No i teraz jakby mocno promowana jest też użycie Fluttera na webie. Więc tych platform co najmniej 5, a to górne ograniczenie, ludzie odpalają Fluttera między innymi na lodówkach, na różnych innych urządzeniach. No jakby nie ma, bo też jest pewna ważna cecha Fluttera taka, że on jest de facto odseparowany od platformy, na której działa. Ta separacja może wyglądać w różny sposób, ale w takim standardowym przypadku, kiedy mamy na przykład Fluttera działającego na Androidzie czy na desktopie, wygląda to tak, że mamy engine Fluttera, który odpowiedzialny jest za to, żeby narysować ten UI, żeby wykonywać logikę aplikacji. I to jest silnik, który jest kompilowany do kodu natywnego, działa praktycznie tak samo szybko jak dowolna inna aplikacja. Natomiast on jest opakowany w aplikację natywną. I to mam na myśli coś takiego, że za każdym razem, kiedy budujemy aplikację androidową, iOS-ową, no to wokół niej jest dużo różnych elementów po prostu wymaganych przez platformę. Czy to ikony, czy splash screen, jakieś asety, dźwięki, tego typu rzeczy. To wszystko musi być jakby po prostu dołączone do aplikacji i Flutter jako narzędzie, już nie jako engine, ale jako narzędzie, powoduje, że kiedy budujemy aplikację na wybraną platformę, no to on łączy właśnie tą aplikację Flutterową z tym, co jest wymagane na danej platformie i robi to podobnie na przykład jak React Native, gdzie de facto w naszym projekcie Flutterowym oprócz tego, że mamy kod w Darcie, bo aplikacje Flutterowe piszemy w Darcie, obok tego mamy również projekty platformowe, czyli mamy Androida, iOS-a, Maca, Windowsa i tak dalej, tyle platform ile chcemy, to mamy po prostu oddzielne projekty i każdy z tych projektów ma taki entry point do aplikacji Flutterowej. Na iOS-ie to będzie podstawowo jakiś view controller, który się uruchamia w momencie, kiedy aplikacja wstaje i w tym view controllerze wyświetlana jest nasza aplikacja Flutterowa, na Androidzie to jest takie główne activity i tak dalej, i tak dalej. I jakby przez to, że mamy taką separację od platformy, a jednocześnie mamy dostęp do tych specyficznych dla danej platformy ustawień czy plików, no to tworzenie tych aplikacji jest bardzo szybkie, bardzo wygodne. I jeśli ktoś ma takie życzenie, to w ogóle może nie dotykać tych platformowych elementów i zajmować się tylko kodem w Flutterze. A jeśli z kolei ktoś potrzebuje działać z tą natywną platformą, załóżmy ma takie wymagania w aplikacji, że na przykład potrzebuje sięgać do plików albo do sensorów, do kamery i tak dalej, no to wtedy ma taką możliwość i nie jest jakoś specjalnie ograniczany. Ja na przykład pracując w Xamarinie kiedyś, miałem bardzo duży problem z tym, że tam takiego dostępu do plików platformowych nie było. Jakby gdzieś to było ukryte w kompilatorze Xamarina, to budowanie projektu androidowego, budowanie projektu iOS-owego i programista nie miał praktycznie dostępu na przykład do Gradle'a albo nie miał dostępu do ustawień Xcode'a w prosty sposób, a we Flutterze taki dostęp ma. I myślę, że to jest taka cecha, którą bardzo docenią osoby, które już mają jakieś doświadczenie z programowaniem aplikacji mobilnych, że nikt ich tutaj nie będzie ograniczał. Natomiast to, co mówiłem na początku, czyli że jest ten niski próg wejścia i łatwość działania, no to jest z kolei cecha, która będzie zachęcać bardzo osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z programowaniem. Mm-hmm, okej, czyli spektrum osób potencjalnie zainteresowanych Flutterem jest dosyć szerokie, tak? Tak, i to widać na rynku, gdzie to znowu przejdziemy trochę, skoczymy na inny temat, ale widać to na przykład w ofertach pracy, czy też w tym, jakie projekty są realizowane w tych większych firmach, gdzie są dziesiątki programistów albo setki programistów zatrudnione, że tam po prostu seniorzy danej natywnej platformy przekonwertowali się albo dodali do swojego portfolio umiejętność pracowania z Flutterem i jakby dla nich jest zupełnie naturalne. I to widzę czasami, jak na przykład robię jakieś code review albo code assessment, że widać, że ludzie po prostu mają
takie przyzwyczajenia androidowo albo iOS-owe i piszą ten kod we Flutterze w taki sposób, jakby pisali aplikacje natywne. Nie ma nic z tym złego, bo jakby w ten sposób ludzie są prawdopodobnie o wiele bardziej efektywni. Natomiast jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie, jak się widzi, że ludzie z różnymi doświadczeniami w różny sposób podchodzą do tej samej technologii, a osoby, które zaczynają albo od zera, albo na przykład wcześniej miały kontakt tylko z webem, mają jeszcze inne podejście do Fluttera. I jakby w tych ci wszyscy, czyli co najmniej powiedzmy trzy takie podstawowe kategorie, realizują te projekty w całkiem fajny sposób. I myślę, że to fajnie właśnie pokazuje, że to spektrum jest bardzo szerokie. Czyli nie ma jednej konkretnej ścieżki, którą czy tam podejścia, które można zastosować, tylko każdy może według swoich przyzwyczajeń bądź rzeczy, które... Tak, no to trochę brzmi idealistycznie oczywiście i idyllicznie, natomiast jakby to jest właśnie ta cecha, która moim zdaniem bardzo działa na wyobraźni i też pokazuje każdemu, kto zaczyna, że warto trochę dłużej posiedzieć z tym Flutterem i przekonać się już co do innych cech Fluttera, tak? Bo my tutaj mówimy tak naprawdę o tym samym początku experience, takiego doświadczenia z Flutterem, natomiast potem jakby z czasem pojawiają się oczywiście i problemy, to jest jakby nieuniknione. Nie chcę też mówić, że Flutter jest idealnym rozwiązaniem do wszystkiego, natomiast pewne zalety są tutaj tak istotne, że nawet pomimo wad, o których pewnie jeszcze dzisiaj powiemy, to bardzo dużo osób czy firm decyduje się współcześnie na wykorzystanie Fluttera. Okej. Kilkanaście lat temu, jak ja byłem na studiach, no to panował taki trend, żeby właśnie wszystko było obiektem. Flutter można powiedzieć, że idzie o krok dalej i mówi, że wszystko jest widgetem. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tej koncepcji? Tak, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie marketingowe na temat Fluttera, że everything is a widget. I ono jakby zostało ukute na samym początku, kiedy właśnie Google zaczął promować Fluttera i też jeszcze nie były różne jakieś takie, że tak powiem, architektoniczne problemy rozwiązane z Flutterem. No i wtedy faktycznie mówiło się, że everything is a widget. I to miało być właśnie takie hasło, które miało skłonić ludzi do po prostu przetestowania Fluttera, sprawdzenia, jak on działa. I jeśli chodzi o te widgety, no to jest nieprawda. Niestety muszę to zdementować. Nie wszystko we Flutterze jest widgetem, a tak naprawdę bardzo niewiele rzeczy we Flutterze jest widgetem. Natomiast tak jakby jest to bardzo istotna część tego ekosystemu. No i widget we Flutterze, no to jest po prostu element, który wyświetlamy na ekranie i jakby przez to, jako że to widzimy, tak, no to jakby everything is a widget i jakby komponujemy nasz UI, nasz interfejs użytkownika właśnie za pomocą widgetów. I te widgety mogą być różnymi rzeczami, różnymi elementami, bo na przykład jak sobie spojrzymy na taką najzwyklejszą aplikację mobilną, no to ona ma zwykle jakiś pasek na górze, pasek menu, pasek jakieś menu boczne, jakieś elementy w środku, no i tak naprawdę każdy z tych elementów we Flutterze jest widgetem i te widgety są w sobie zagnieżdżone, więc na przykład kiedy mamy, załóżmy, zdjęcie z zaokrąglonymi rogami, no to możemy sobie wyobrazić takie drzewo widgetów, gdzie mamy od góry patrząc jakiś kontener, w którym to zdjęcie jest wyświetlone. Potem mamy przycięcie tego zdjęcia do powiedzmy zaokrąglonego prostokąta, a w pod nim mamy zdjęcie. Nie? I to są na przykład trzy widgety, które są wzajemnie zagnieżdżone i jeszcze możemy opakować to jednym widgetem, który na przykład będzie wykrywał dotknięcia i będzie na przykład nam otwierał podgląd tego zdjęcia w większym rozmiarze. Więc w ten sposób możemy zagnieżdżać, ale na przykład jeśli chcemy dodać też padding albo marginesy, to one też będą widgetami. To nie będzie property na kontenerze, tak jak na przykład byłoby w Androidzie, tylko to będzie kolejny widget, którym albo pakujemy nasz kontener, albo zdjęcie, albo cokolwiek i możemy jakby zamieniać kolejność tych widgetów w tej liście czy w tym drzewie i mieć zupełnie inne efekty. I na przykład tekst jest widgetem albo właśnie różnego rodzaju elementy dekoracyjne, typu na przykład tło może być widgetem albo rozmycie może być widgetem. Więc tych elementów, które dodajemy do interfejsu, to one są widgetami. One czasami są wizualne, a czasami są funkcjonalne. No i jakby to jest tylko ta warstwa prezentacji. I jakby jeśli mówimy tylko o warstwie prezentacji, no to faktycznie wtedy wszystko jest widgetem
i w takim nawet bardziej skomplikowanym przypadku, czyli gdzie chcielibyśmy też w tej warstwie prezentacji trzymać tak zwany stan, czyli to jest taki słowo wytrych, które też jest bardzo często wykorzystywane w aplikacjach czy mobilnych, czy webowych, że mamy ten stan, no i ten stan też możemy trzymać w widgetach. Wtedy mówimy, że te widgety są stateful, czyli stanowe, ale domyślnie widget jest stateless, czyli on jakby nie jest w stanie przechować żadnego stanu. I w tym przypadku, na przykład, gdybyśmy mieli listę elementów, która powinna być w stanie, no to musielibyśmy właśnie stworzyć stateful widget i w tym stateful widgetie moglibyśmy na przykład pobrać te elementy z serwera, zapisać do stanu, a następnie wyświetlić na ekranie. W takim najprostszym oczywiście przypadku. No ale w rzeczywistości nie tworzy się aplikacji w ten sposób, no bo to jest po prostu nieskalowalne, nieutrzymywalne, żeby trzymać tego typu rzeczy razem z widgetami, które są typową reprezentacją interfejsu. Jasne. Powiedzieliśmy już trochę o historii Fluttera. Wiemy, jaki jest stan obecny, że jest na fali takiej wznoszącej. A jak według ciebie przedstawia się właśnie przyszłość Fluttera? Zwłaszcza w kontekście powstającego systemu Fuchsia, systemu operacyjnego od Google'a. Jak to widzisz? Zdecydowanie Flutter będzie, jeśli powstanie Fuchsia, no to Flutter będzie tam jakby tym głównym silnikiem do tworzenia aplikacji. Sam interfejs będzie zbudowany na podstawie Fluttera. Natomiast prawdopodobnie będzie też możliwość uruchamiania aplikacji androidowych, bo nie wyobrażam sobie, to jest moje prywatne zdanie, nie wyobrażam sobie, żeby wydając nowy system, Google porzucił cały ten ekosystem aplikacji androidowych, bo skończyłoby to znacznie gorzej nawet niż Windows Phone. Więc na pewno będzie możliwość. Ostatnio w ogóle Fuchsia została otwarta w taki sposób, że można sobie pobrać źródła i skompilować. Natomiast proces jest tak karkołomny, że potrzeba tak naprawdę pewnie parę godzin, żeby skonfigurować sobie środowisko. Zajmuje to jakieś 150 GB miejsca i tak dalej. Więc ja próbowałem, ale poddałem się w momencie, w którym zaczęła mi się budować sama Fuchsia. No niestety jest to dość trudny proces, żeby sobie na razie sprawdzić, więc nie wiem nawet, czy ktoś opisał w ogóle, jak aktualna wersja Fuchsii wygląda, bo ostatni chyba w posty są sprzed roku albo półtora roku. No natomiast zdecydowanie prace nad Fuchsią trwają. Czy faktycznie tak będzie się nazywał ten system, też nie wiadomo, bo Google często zmienia te nazwy kodowe na jakieś inne. No natomiast jeśli tak sobie pomyślimy, jak wyglądał ekosystem aplikacji mobilnych 5 czy 10 lat temu, no to moim zdaniem nie będzie niczym dziwnym, jeśli za 5 czy 10 lat będzie na tym, w tym środowisku, na tym rynku kolejna jakaś platforma, na przykład właśnie jakieś tablety czy urządzenia z systemem Fuchsia. I jakby tak to widzę, natomiast nie mam też podstaw, żeby powiedzieć, że faktycznie tak będzie. Jakby te prace są prowadzone trochę w ukryciu, one mogą być eksperymentem, który być może zostanie potem wchłonięty do Androida, a może będzie oddzielnym urządzeniem. Trudno tutaj jednoznacznie wyrokować. Natomiast myślę, że każdy powinien mieć świadomość tego, że za 5 czy 10 lat ten ekosystem czy ten rynek będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj. Jasne. No to jest tak dynamiczne środowisko, że, no, że faktycznie ciężko tutaj cokolwiek rokować. Wspomnieliśmy już o popularności języka, frameworka, ale chciałem zapytać o tą popularność jeszcze w kontekście społeczności dookoła tej technologii, bo zarówno na rynku globalnym, jak i na naszym rodzinnym polskim poletku. Jak to się przedstawia? No, popularność Fluttera jest duża. No i też nie ma co ukrywać, popularność Fluttera jest duża tam, gdzie tak powiem, koszty pracy są trochę niższe niż gdzie indziej. No i to widać, popularny Flutter jest między innymi w Polsce i wszędzie dalej na wschód, w Indiach, w Ameryce Południowej. No to są miejsca, gdzie Flutter jakby szturmem zdobył rynki, gdzie wcześniej też powstawało dużo aplikacji cross-platformowych, gdzie na przykład Xamarin, Cordova, Ionic były bardzo popularne. No i teraz Flutter tak naprawdę zajmuje ich miejsce, bo rozwiązuje dużo problemów, które tamte technologie miały. Oczywiście nie da się tego zrobić z dnia na dzień, ale dużo software house'ów czy agencji, które kojarzę gdzieś tam z rynku,
które wcześniej zajmowały się jedną czy drugą technologią cross-platformową. Dzisiaj ma albo przynajmniej kilku programistów, albo w ogóle skonwertowało się zupełnie na Fluttera, więc widać tę popularność rosnącą tam. Natomiast dostrzegam też rosnący udział Fluttera w takich już bardziej premium agencjach czy firmach, gdzie po prostu Flutter staje się kolejnym elementem w ich portfolio. Po prostu jeśli ktoś potrzebuje aplikacji cross-platformowej, która spełnia takie a takie wymagania, no to będzie ta aplikacja stworzona we Flutterze, tak jak ktoś mógłby zdecydować, że ma być stworzona w React Native, a nie na przykład natywnie. Więc ta popularność jest. Community jest bardzo fajne pod tym kątem, że jest naprawdę świeże, jeszcze nie jest, mam nadzieję, że nie będzie zmęczone jakimiś wewnętrznymi problemami. Myślę, że każdy, kto gdzieś tam w jakimś community działał dłużej, to dotarł do takiego momentu, gdzie to były jakieś wewnętrzne niesnaski, a to jakieś problemy, a to jakieś frakcje, które ze sobą nie chciały jakoś specjalnie współpracować. Natomiast we Flutterze to community jest ciągle bardzo zdrowe, bardzo dynamiczne, młode. Łatwo tak naprawdę z niewielkim wysiłkiem jest się w stanie poznać tych najbardziej aktywnych członków społeczności. Łatwo też jest się wybić i to widać, że tak naprawdę niektórzy w kilka miesięcy są w stanie jakby znaleźć się wśród tych najbardziej popularnych członków społeczności. No niestety pandemia trochę popsuła te szyki, natomiast przed pandemią bardzo aktywnie działały meetupy, małe konferencje. Sam współorganizowałem konferencję Flutter Europe, która rok temu w styczniu odbyła się w Warszawie i była największym wydarzeniem wtedy dotyczącym Fluttera. Meetupy niestety przeszły do online'u, więc trochę to, powiedzmy, ucichło, natomiast ciągle prężnie te community działa, spotkania się odbywają. Różnego rodzaju społeczności działają, czy to na Reddicie, na Discordzie, na Slacku, na YouTubie, więc gdziekolwiek ktoś by szukał, jeśli na przykład ktoś z Polski chciałby poszukać jakiegoś wsparcia we Flutterze, to ja serdecznie zapraszam na grupę na fejsie, po prostu Flutter Developers Poland, gdzie no pewnie już ponad 1000 osób jest i jakby ktoś, jakby pomagamy każdemu, kto tam się pojawi, nawet z najgłupszymi pytaniami, staramy się wesprzeć, pokierować zupełnie oddolnie, więc tutaj zapraszam, jeśli chodzi o polskie community. Natomiast też zapraszam na meetupy, bo to jest chyba, jakby ja najbardziej cieszę się z tego, jak widzę, że kolejny meetup organizuje spotkanie nawet pomimo pandemii, więc to jest taki element tego z tej społeczności, które dla mnie jest najistotniejszy. Mm-hmm. A teraz chciałem zapytać trochę bardziej o Fluttera, ale w twoim takim prywatnym kontekście, ponieważ jesteś Google Developer Expertem i chciałem o to właśnie dopytać, jak wygląda proces, jak, żeby zostać Flutter GD, kiedy można go rozpocząć i finalnie co daje taki status? Flutter GDE, czy w ogóle GDE, to jest taki tytuł nadawany przez Google przedstawicielom społeczności, którzy się jakoś wyróżniają w jakiś sposób, czy to działają właśnie na meetupach, czy tworzą jakieś artykuły, albo jakieś warsztaty, inne tego typu rzeczy. Jakby jest to wyróżnienie, które jest trochę arbitralnie przyznawane. Oczywiście najłatwiej jest, jeśli ktoś ciebie zgłosi, w tym sensie, że ktoś dostrzeże, jakiś inny GDE dostrzeże twoją aktywność, no i wtedy zgłaszany zostaniesz do Google'a, no i wtedy zaczyna się jakiś tam wewnętrzny proces weryfikacji tego i można wtedy albo samodzielnie się zgłosić, po prostu do kogoś, żeby jakby oficjalnie rozpocząć ten proces, albo ktoś z Google'a może się zwrócić do nas z taką propozycją, więc ten sam początek jest trochę rozmyty i trudno jest tutaj jednoznacznie wskazać, jak zostać GDE, natomiast jeśli ktoś jest aktywny w społeczności w dowolny sposób, to prędzej czy później taka propozycja prawdopodobnie zostanie mu złożona, czy to przez innego GDE, czy nawet właśnie przez kogoś z organizacji. No i tutaj jakby proces jest dość formalny, to znaczy na początku jest oczywiście taka weryfikacja, sprawdzenie, czy kogoś faktycznie to, co tworzy, to są jego treści. No potem jest interview techniczne, w którym trzeba sprawdzić, czy faktycznie ta osoba, która zajmuje się daną technologią, ma odpowiednią wiedzę, żeby sygnować ją mianem GDE.
No potem jest też takie interview bardziej luźne, lifestyle'owe, czy takie po prostu, żeby poznać taką osobę, dowiedzieć się coś o niej i zobaczyć, czy pasuje, powiedzmy, jakimiś takimi ideałami do tego, co Google reprezentuje sobą. Więc ten proces jest w zależności od tego, pewnie do jakiej technologii. We Flutterze jest relatywnie krótki, to jest mniej niż pewnie 2-3 miesiące, żeby przejść właśnie przez wszystkie te interview i takie sprawdzenie umiejętności. No i ostatecznie zostaje się GDE. GDE jest takim tytułem właśnie wolontaryjnym, tytułem takim bardzo uznaniowym. I jakby sam ze sobą nie niesie jakichś wielkich, tak powiem, zobowiązań, ale też ogromnych zalet, w tym sensie, no, że stajesz się takim ambasadorem danej technologii dla Google'a, więc na przykład jeśli chcesz jechać na konferencję, no to Google jest w stanie cię wesprzeć w tym wyjeździe na konferencję. Niestety w 2020 roku tych wyjazdów nie było zbyt wiele. Jest dostęp do, powiedzmy, takich wewnętrznych kanałów komunikacji, ale no tutaj niestety nie mogę zdradzić, co na nich się pojawia, więc nie jestem w stanie wam jakby więcej powiedzieć, co tam się dzieje. Natomiast jakby jest kontakt z bardzo, że tak powiem, tym inner circle danej technologii, więc to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące. No i też jest w społeczności innych GDE. W tym momencie we Flutterze jest ich około 40-50. Musiałbym dokładnie sprawdzić. Natomiast no jest to środowisko osób, które są bardzo zaangażowane we Fluttera. No i fajnie jest po prostu mieć możliwość takiego natychmiastowego kontaktu z tymi osobami. Okej, super. Dzięki za szczegółowe przedstawienie, można powiedzieć, tego, co to w ogóle za twór to GDE. Już trochę wspominaliśmy o tym, że Flutter ma no, taki można niski próg wejścia, że dosyć łatwo rozpocząć w nim tworzenie aplikacji. A chciałem jeszcze dopytać o to, czy trzeba posiadać jakieś właśnie podstawy programowania, czy żeby rozpocząć przygodę i czy Flutter dobrze się sprawdzi jako język pierwszego wyboru? Jak oceniasz to? To jest bardzo trudne pytanie, bo mam wrażenie, że czasami może zaszkodzić w tym sensie w takim rozwoju programisty sięganie po Fluttera jako pierwsze środowisko nauki. Aplikacja we Flutterze pisze się w języku Dart. Język Dart jest językiem takim C-podobnym, zbliżonym do C-Sharpa, do Java, do Kotlina. Ma różnego rodzaju dodatki syntaktyczne, które poprawiają, że tak powiem, działanie we Flutterze czy pisanie aplikacji. Co jest ważne, może działać w takich dwóch trybach. Może działać w trybie, gdzie jest ahead of time compilation i jest tryb, w którym działa just in time compilation. W tym drugim just in time compilation istnieje taka możliwość jak hot reload, czyli de facto przeładowanie kodu w dowolnym momencie i to można też znaleźć na przykład w JavaScriptie. Nie? Więc pod tym kątem już tutaj na samym początku pojawia się pewien taki narzut zrozumienia tego w ogóle, o co chodzi z startem, z Flutterem i tak dalej. I mam wrażenie, że jakby niezrozumienie tego na samym początku może później się trochę odbić. Plus tworzenie, tak jak powiedzieliśmy na początku, tworzenie tych aplikacji w Flutterze jest bardzo łatwe. I to naprawdę jakby jak się zacznie pisać pierwszy UI we Flutterze, to ma się wrażenie, jakby się tworzyło UI w czymś, co przypominałoby, nie wiem, kiedyś był taki język jak Logo, gdzie się rysowało żółwika i to jakby było bardzo proste, jakby proste rzeczy dało się zrobić bardzo szybko, natomiast w momencie, w którym chciałoby się zrobić coś bardziej skomplikowanego, to ta prostota może stać się czymś problematycznym. Nagle mamy jakiś spaghetti code, mamy rzeczy, które nie działają tak, jakbyśmy chcieli działać, no bo brakuje tych podstaw, które pozwolą na przykład zmodularyzowanie tego kodu, albo przetestowanie, albo wydzielenie powtarzających się części itd., itd. I mam wrażenie, że przez to Dart czy Flutter jakby dają ten taki pierwszy efekt wow, ale potem zaczynają się schody, kiedy tego kodu jest coraz więcej i tych problemów się namnaża. Więc moim zdaniem warto mieć jakieś doświadczenie wcześniej z programowaniem i też jeśli sięgamy po Fluttera, to warto samego Darta poznać w inny sposób, a nie tylko przez samego Fluttera, czyli na przykład pisząc proste aplikacje konsolowe. Bo Dart jako po prostu język jest w stanie uruchomić się właśnie w konsoli, na serwerze i tak dalej, więc jakby gdybym miał komuś sugerować jakąś ścieżkę, no to zdecydowanie taką, w której
najpierw by poznał sam język albo jakiś inny język, też co podobny, żeby zrozumieć jakieś takie podstawy programowania obiektowego, podstawy w ogóle też skryptowania, to też jest istotne. A dopiero potem sięgałbym po Fluttera. I tutaj też jest taka istotna cecha, że jeśli ktoś ma Windowsa, no to może uruchomić aplikację na Androidzie, na Windowsie i na webie, natomiast nie uruchomi aplikacji na iOS-a. No a jak ktoś ma Maca, no to może uruchomić aplikację praktycznie na wszystkich platformach poza Windowsem i Linuxem. No i jakby przez to też część osób może w ogóle nie zdobyć tego doświadczenia, jeśli chodzi o te natywne platformy, tak? Czy o Androidę, czy iOS-a. No bo niestety w pewnym momencie, na przykład jeśli ktoś będzie chciał dodać ikonkę, albo będzie miał problem z pluginem, na przykład do Firebase'a, albo do plików, albo do czegoś innego, no to jednak ta wiedza, choćby podstawy tego, jak działają platformy natywne, moim zdaniem byłaby niezbędna. Mm-hmm. Okej. Okay. Jeszcze chciałem tak jako uzupełnienie dopytać, bo właśnie wspomniałeś o ewentualnie nie działających jakichś pluginach. Jak wygląda w ogóle, jak przedstawia się ten rynek, ten świat, jeśli chodzi o pluginy ułatwiające życie programistom? Czy to jest już na tyle rozbudowany ekosystem, że czasem łatwiej jest coś znaleźć niż napisać samemu? Jak to wygląda? No to jest temat rzeka. Bo może zacznijmy od takiego znowu usystematyzowania wiedzy. Flutter jako aplikacja jakby działa w Darcie i możemy w nim wykorzystywać dwa rodzaje, że tak powiem, paczek. Pierwsze to są właśnie paczki, packages, a drugie to są pluginy. Paczki to są po prostu biblioteki, które są napisane w Darcie i one działają jakby w tym samym środowisku, w którym działa twoja aplikacja Flutterowa. Często jeśli na przykład debugujemy aplikację i dodamy paczkę, to nawet nie musimy rekompilować tej aplikacji, żeby ta paczka po prostu została załadowana do naszego projektu. No i to są po prostu paczki w Darcie, na przykład związane z UI-em albo związane z jakąś logiką, czy paczki do zarządzania stanem, block provider, Redux i tak dalej. To są wszystko paczki, które działają po prostu natywnie we Flutterze, w Darcie. I one na przykład też działają na webie bez problemu, więc to jest jakby łatwa sprawa. Tych paczek jest bardzo dużo. Przez to też, że to środowisko jest bardzo młode, no to zdarza się, że na przykład dana paczka ma bardzo krótki żywot i na przykład widać, że na przykład od roku nie była aktualizowana. Natomiast większość takich, powiedzmy, kluczowych paczek bardzo dobrze się trzyma, żyją, są aktualizowane. Ostatnio w Darcie weszło domyślne null safety, czyli trzeba wprost powiedzieć, że dana zmienna jest nulowalna, żeby z niej korzystać, jeśli chcemy korzystać z nuli. Więc jakby pod tym kątem ten ekosystem jest bardzo żywy, tych paczek jest bardzo dużo. Drugi rodzaj bibliotek, no to są pluginy. Pluginy mają tę cechę, że one dają dostęp do natywnych właściwości czy natywnych funkcji danego urządzenia, na którym działają. No i domyślnie te pluginy, jeśli widzimy gdzieś na pubie, pub to jest taka wyszukiwarka bibliotek do Fluttera czy do Darta, no to widzimy, że pluginy domyślnie wspierają dwie platformy, Androida i iOS-a. I zwykle właśnie jeśli jakieś mamy pluginy, które wykorzystują natywne funkcjonalności, czy to na przykład kamerę, mikrofon, dźwięk, sensory, Bluetooth, czy na przykład jakieś SDK do jakiejś platformy, jakieś Crashlytics, Backfender, Sentry i tak dalej, one domyślnie wspierają dwie platformy, bo wykorzystują po prostu biblioteki, które są pod spodem. I działa to na takiej zasadzie, że te wywołania różnych funkcji, które mamy, są przekazywane przez tak zwany method channel do natywnej biblioteki, tam są wywoływane i odpowiedź jest znowu zwracana do Fluttera przez ten method channel. Oczywiście to oznacza pewien narzut na wydajność i nie ma co ukrywać, jakby ten narzut jest i na przykład jeśli byśmy chcieli transmitować duże ilości danych, no to trzeba byłoby skorzystać z nieco innych mechanizmów, które też są dostępne we Flutterze, ale nie są jakby domyślnie ustawiane dla pluginów. No i jakby to jest ten problem, że one domyślnie zwykle wspierają tylko dwie platformy i może się zdarzyć tak, że na przykład weźmiemy plugin do reklam, AdMob albo jakiś inny i chcemy wyświetlać reklamy w naszej aplikacji i chcemy odpalić aplikację na przykład na webie albo na Windowsie, no i te reklamy nie będą działać, no bo ten plugin nie wspiera tych dwóch platform. Mm-hmm. To, co jest fajne w tych pluginach, to, że one mają taką architekturę sfederowaną,
Więc jeśli ktoś, dany autor pluginu, nie stworzył jeszcze wersji na przykład dla Maca, ale my mamy umiejętności, żeby to zrobić, to jesteśmy po prostu w stanie stworzyć nowy plugin, który będzie de facto jednym z elementów tej federacji pluginów związanych z tym jakby oryginałem i po prostu podpiąć ten plugin pod ten główny i w ten sposób jakby rozszerzyć tę funkcjonalność o kolejną platformę. I to jest jakby bardzo wygodne w tym sensie, że jeśli dany twórca nie ma umiejętności, no to może po prostu ktoś inny ze społeczności zakontrybuować kolejną platformę. No niestety to się jakoś super często nie dzieje, ale widać szczególnie w takich bardziej zorganizowanych grupach tworzących biblioteki, że na przykład Flutter Community to jest taka grupa, jakby nazwa jest trochę myląca, ale Flutter Community to jest taka grupa właśnie osób, która zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju artykułów, paczek i tak dalej. I oni na przykład mają taką organizację na GitHubie i jakby sukcesywnie dodają coraz to kolejne platformy do różnych popularnych pluginów, na przykład do budzika, do pluginu związanego z zarządzaniem oknem i tak dalej. Więc jakby to się dzieje, natomiast nie jest to na jakąś super dużą skalę, więc często jest tak, że znajdujemy jakiś plugin, na przykład do logowania przez Facebooka, no bo to też trzeba zrobić natywnie, jakby wywołać trzeba funkcję w SDK Facebooka i widzimy, że ten plugin jest bardzo popularny, ma dużo łapek w górę i tak dalej, ale na przykład ostatnia aktualizacja była rok temu i używa on wersji jakby dwóch albo trzech wstecz SDK Facebooka. No i teraz mamy problem, no bo jakby plugin jest popularny, działa, ale wybieramy automatycznie wersję, która jest już będzie zbliżała się do końca wsparcia przez Facebooka, więc musimy na przykład wtedy albo znaleźć inny plugin, który ktoś stworzył na jego miejsce, na przykład zaktualizował po prostu zależności, ale na przykład nie ma już aż takiej popularności, aż tak dużo osób go nie używa i jakby zaryzykować, albo samemu sforkować ten plugin, podbić zależności do odpowiedniej wersji i samemu się upewnić, że coś działa, no i niestety w tym momencie albo tracimy czas, albo ryzykujemy, że wybierzemy plugin, który nie jest sprawdzony przez tak dużą liczbę użytkowników. No i niestety takie problemy się pojawiają dość często. Im dalej jakby development danej aplikacji, załóżmy właśnie logowanie przez social media, wsparcie dla kamery. Niestety wsparcie dla kamery we Flutterze jest bardzo podstawowe i jeśli ktoś na przykład chciałby stworzyć nowego TikToka we Flutterze, no to myślę, że bardzo musiałby się mocno zastanowić, czy to jest faktycznie dobry wybór, bo i tak prawdopodobnie wszystkie te funkcje związane z nagrywaniem musiałby napisać samodzielnie natywnie, bo niestety wsparcie dla kamery jest bardzo podstawowe. Podobnie jest z reklamami. Reklamy we Flutterze niestety mają ciężki żywot. Jest nadzieja na to, że w przyszłym roku będzie lepiej, że te reklamy będą wyświetlane jakby natywnie we Flutterze, w samym Flutterze, a nie przez widoki platformowe, czyli teraz to działa tak, że jeśli wyświetlamy reklamy, no to reklamy tak naprawdę wyświetlają się ponad aplikacją albo są wyświetlane jakby w ramach takich platform viewsów w aplikacji, czyli de facto natywny, czy tam androidowy, czy iOSowy widoki jest przesyłany do Fluttera, żeby został tam wyświetlony, więc ma to pewien narzut wydajnościowy, czy też jakby średnio to wygląda pod kątem UX-u. Więc na przykład z reklamami jest pewien problem i jakby trzeba znowu wybrać mniejsze zło de facto, tak? Czy chcemy wybrać reklamy, które działają dobrze, ale nie mamy kontroli nad ich położeniem, czy chcemy wybrać reklamy, które działają tak sobie, ale przynajmniej dokładnie możemy umieścić je w dowolnym miejscu aplikacji. No bo niestety jest to funkcjonalność, która wymaga bardzo dużej ilości kodu natywnego. Więc takich problemów niestety pojawia się dużo, kiedy się tworzy już takie poważne, bardziej enterprise'owe aplikacje we Flutterze. No jakby przez to, że mamy dostęp do tych platform, no to bardzo łatwo jest różnego rodzaju problemy też rozwiązać. Napisać coś w kodzie natywnym, wziąć jakąś bibliotekę, która jest dedykowana dla Androida, dla iOS-a i ją po prostu podpiąć. W przeciwieństwie do na przykład właśnie jakichś innych technologii, gdzie do tego dostępu do natywnych platform nie mamy. Okej. Trochę zahaczyłaś tutaj o wątek właśnie pojawiających się problemów. Czy są jeszcze jakieś właśnie rzeczy związane z tym, co jest niefajne we Flutterze? Czy coś, przed czym chciałbyś przestrzec potencjalne osoby, które by się chciały tym językiem zainteresować? Jakieś coś, co przeszkadza? Powiem tak, jest trochę takich elementów, które się pojawiają od czasu do czasu, które bywają irytujące, ale jakby myślę, że nie są bardziej irytujące niż inne problemy w innych technologiach. Natomiast warto jakby wymienić kilka z nich, żeby po prostu mieć jasny obraz tego, co Flutter umożliwia, a czego jednak nie. No i tak jak wspomniałem przed chwilą, właśnie te pluginy i możliwość wykorzystania natywnych bibliotek, no to jest zależne od tego, czy ktoś już stworzył dany plugin
i jakby jakie API wystawił, bo trzeba pamiętać, no, że jeśli mamy bibliotekę A na Androida i A na iOS-a i one mają nieco różne API, różne metody, no to będziemy mieli tylko część wspólną tego API we Flutterze, więc tutaj tracimy momentami jakieś funkcjonalności. No i też przez to, że to są jakby już często nieoficjalne pluginy, no to na przykład ryzykujemy użycie starszej wersji. Oczywiście dużo firm po prostu wystawia SDK natywnej, na przykład ostatnio AWS od Amazona zaczął tworzyć oficjalne pluginy do AWS-a w Flutterze, więc będzie to oficjalne wsparcie, no bo jednak Amazon zauważył, że Flutter jest na tyle popularny, że te biblioteki muszą być oficjalnie natywnie wspierane. Do tej pory niestety trzeba było wykorzystywać nieoficjalne biblioteki, które nie zawsze działały idealnie i nie dość, że jakby sam AWS miał problemy, no to jeszcze się pojawiały problemy związane właśnie z samą paczką, która była napisana gdzieś tam na kolanie, bez jakiegoś error handlingu i tak dalej, więc jakby to są takie problemy, które po prostu wynikają z tego, że no nie ma tej kontroli jakości związanej z tymi pluginami. Problem albo też trochę też zaleta jest taka, no, że Flutter bardzo szybko się rozwija i jeśli jesteśmy przyzwyczajeni, że pracujemy w jakichś takich technologiach, gdzie update jest raz do roku albo raz na dwa lata, jak na przykład w Androidzie, no to we Flutterze jest trochę inaczej. Te update'y regularne są co kwartał i jakby można się liczyć wtedy właśnie z łabiącymi zmianami, z breaking changes i jakieś rzeczy po prostu w aplikacji trzeba wtedy zrefaktorować. No i niestety przez to też, że to tempo jest takie szybkie, no to niektóre rzeczy potrafią się czasami popsuć nagle i, znaczy niektóre, to są pojedyncze przypadki, ale wtedy zwykle hotfix jest w ciągu 2-3 dni i można kontynuować pracę. Natomiast zdarza się tak, że jeśli na przykład mamy wersję aplikacji, która była zbudowana we Flutterze rok temu i dzisiaj ją odpalimy, no to niestety na aktualnej stabilnej wersji, no to może nas spotkać dużo błędów i podświetleń na czerwono albo jakichś ostrzeżeń o wycofaniu danego elementu i jakby przez to warto jednak tę aplikację i te zależności regularnie aktualizować, podbijać do najnowszej wersji, no bo niestety jesteśmy na tym etapie jeszcze rozwoju Fluttera, gdzie no niestety te łamiące zmiany się pojawiają. Też community się wypowiedziało w jednej z ankiet, że jakby społeczność woli jakieś breaking changes, zmiany API, niż utrzymywanie wstecznej kompatybilności na przykład z wersją 1.0 Fluttera. No teraz mamy na przykład wersję 1.22 chyba. Więc jakby to tempo rozwoju jest dość szybkie. Jeszcze jakieś inne problemy? No ta społeczność jest fajna i jest bardzo aktywna, ale brakuje jeszcze w niej takich doświadczonych, solidnych takich osób z taką bazą wiedzy, gdzie na przykład jak sobie sięgniemy do społeczności React Native albo do społeczności Androidowców, no to tam jest bardzo dużo treści takich merytorycznych, głęboko sięgających w zadaną tematykę. We Flutterze niestety przez to, że ta społeczność jest dość młoda, no to brakuje jeszcze treści bardzo zaawansowanych, związanych na przykład z wydajnością, związanych z bardziej skomplikowanymi architekturami i tak dalej. No to nas dopiero czeka w przyszłości, kiedy te największe firmy albo ci najbardziej zaawansowani programiści zaczną się tym dzielić. No natomiast na chwilę obecną widać, że to jest takie trochę może nie proste, ale te wszystkie artykuły, które się pojawiają, czy jakieś filmy na YouTubie, no one dotyczą podstaw, tak? Podstaw związanych z tą technologią, a nie jakichś super zaawansowanych rzeczy, więc bardzo często musimy samodzielnie różne problemy rozwiązywać i trudno jest liczyć na wsparcie samej społeczności w takich problemach. No zresztą to chyba nie tylko Fluttera dotyczy, ale to tak ogólnie jest taki trend, że no najwięcej tych poradników, tutoriali dotyczy tego entry levelu do danej technologii. Natomiast gdy ktoś bardziej chce się tam zagłębić, no to już trochę trzeba poszukać tych materiałów. No. Zdecydowanie. Natomiast no, z tego co mówisz, to Flutter bardzo dobrze tutaj się sprawdzi dla osób, które ciągle chcą się rozwijać, tak, bo wymusza wręcz to, żeby być na bieżąco. Zdecydowanie. To jakby nie ma niestety takiej możliwości, że sobie, właśnie to co mówię, stworzyliśmy aplikację rok temu czy półtora roku temu i dzisiaj jak ją odpalimy, no niestety istnieje duże ryzyko, że jeśli wtedy wykorzystywaliśmy jakieś specyficzne funkcjonalności, no to, że dzisiaj będziemy musieli ją mocno odświeżyć. No to jest problem, jeśli na przykład mamy klienta, który do nas przychodzi tylko raz na jakiś czas,
żeby tylko coś dodać do aplikacji, a aplikacja ma sobie działać, no że albo na przykład musimy wtedy działać na wersji Fluttera z przeszłości. Jakby to jest kolejna cecha, o której też warto wspomnieć, że jeśli chcemy, to możemy mieć na swoim komputerze zainstalowane wiele różnych wersji Fluttera, jakąś starą, aktualną, Leading Edge, Mastera itd. I tak dalej. Bo Flutter tak naprawdę na naszym dysku jest po prostu repozytorium, które jest kompilowane do binarek. Mhm. I po prostu jeśli chcemy się przepiąć na inną wersję, to checkoutujemy inny commit w tym repozytorium, albo po prostu trzymamy wiele kopii tego repozytorium i sięgamy raz do jednego, raz do drugiego. Oczywiście CLI jest do tego, jakby nie trzeba robić tego ręcznie. Więc jeśli ktoś potrzebuje pracować na przykład na jakiejś starszej wersji legacy, no to może to robić. I ja na przykład w tym roku miałem takie projekty, które powstawały na wersji załóżmy 1.12, kiedy teraz wspomniałem mamy 1.22, czyli ponad rok temu powstawały te wersje. No jakby po prostu jakby nie było budżetu na to, żeby je zmigrować do nowej wersji, więc to co się robiło, to po prostu się uruchamiało je w starszym środowisku, więc nie jest to problem jakby nie do przejścia. Mhm. Natomiast z powodu tego, że jakieś funkcje są niedostępne, jakieś właśnie te cukry składniowe są niedostępne, no to jest to z kolei dla programisty pewien uciążliwy problem, że no niestety trzeba działać jakby w dwóch płaszczyznach. Mhm. Dominik, a czy mógłbyś jeszcze polecić jakieś, nie wiem, książki, publikacje albo strony, które warto śledzić jako uzupełnienie tego poruszonego dzisiaj tematu? Zdecydowanie. Jeśli chodzi o Fluttera, no to tutaj jest bardzo dużo źródeł wiedzy. Jeśli ktoś korzysta z Medium, no to na Medium tak naprawdę tętni życie związane z blogami flutterowymi, ale ja sam osobiście nie jestem zwolennikiem Medium i uważam, że to trochę niszczy taką ideę właśnie blogowania programistycznego, że jednak takie oddzielne blogi to jest coś fajniejszego. I poleciłbym tak naprawdę newslettery flutterowe. Tych newsletterów jest co najmniej 3 związanych z Flutterem. Podrzucę dokładne linki do nich, do notatek, jakby ktoś chciał. Jasne. Więc to jest jakiś tam Flutter newsletter, jakieś takie inne. I one po prostu dostarczają takie najbardziej wyselekcjonowane wieści ze świata flutterowego. Więc to jest jakby jedna rzecz. Sam Google prowadzi bardzo fajne kanały na YouTubie związane z Flutterem, czy kanał na YouTubie związany z Flutterem, więc jeśli ktoś potrzebuje na bieżąco dostawać jakąś taką skondensowaną dawkę wiedzy, no to właśnie kanał na YouTubie Fluttera jest takim miejscem, gdzie można poznać, jakie mamy widgety we Flutterze, jakieś podstawowe podejścia, no ale to jest taki właśnie entry level, kiedy ktoś po prostu chce poznać jakieś takie podstawy związane z tworzeniem aplikacji. Natomiast ja zdecydowanie polecam właśnie czytanie tych blogów, tych newsletterów. Jakieś konkretne linki zapodam, bo na przykład jest bardzo ciekawy blog i Rock Ranki, jest ciekawy blog, już wyleciało mi z głowy, więc podrzucę po prostu. Aha, jasne. Do notatek w podcaście, więc jakby ja to polecam. No i też prawdę mówiąc, Twitter jest takim miejscem, gdzie toczy się życie pewnej części społeczności Fluttera, więc zachęcam po prostu wpisanie Flutter w wyszukiwarkę na Twitterze i zobaczenie jakichś kilku podstawowych kont, które się tam wyświetlą, bo często jakieś dyskusje z GitHuba, no bo Flutter jest open source'owym projektem, więc często jakieś dyskusje z GitHuba się przenoszą na Twittera i można sobie po prostu prześledzić takie mniej oficjalne ścieżki. Są książki na temat Fluttera, jakby żadnej nie polecam jako jakiegoś takiego super kompendium, natomiast jeśli ktoś chce, no to woli książki, to są, czy na przykład Flutter Complete Reference, czy jeszcze jakaś jedna była o Flutterze. Natomiast problem z książkami jest taki, że one często się szybko dezaktualizują i mam wrażenie, że tworzone są po prostu tak już masowo, tak? Nie ma tam jakiejś charakterystycznej, specyficznej wiedzy, której nie byłoby po prostu w dokumentacji Fluttera. Jasne. Powiedz mi jeszcze na koniec w takim układzie, gdzie można cię znaleźć, gdyby ktoś szukał kontaktu z tobą, zarówno w sieci, jak również fizycznie. Takie główne miejsce, gdzie można mnie znaleźć, to jest po prostu moja strona, mój blog roszkowski.dev i tam są jakby linki zarówno do jakichś moich wystąpień, czy do podcastów, tak jak między innymi ten, gdzie udzielam głosu, więc zachęcam. Ja jestem też najbardziej aktywny na Twitterze, pod kątem takim zawodowym czy technologicznym, ale LinkedIn też jest dobrym miejscem, żeby się ze mną skontaktować. Dominik, dziękuję ci bardzo za rozmowę, za to, że przyjąłeś moje zaproszenie do podcastu i za to, że chciałeś podzielić się swoją wiedzą. Bardzo, bardzo ci dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję i życzę powodzenia w rozwoju podcastu, no bo świetnie widzieć kolejny podcast na tej scenie technologiczny i aktualny, więc trzymam kciuki i pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i to tyle z tego, co dla Ciebie przygotowałem na dziś. Flutter, temat rzeka. Dominik mógłby rozmawiać o nim godzinami, no ale niestety trzeba zachować jakieś przyzwoite ramy czasowe tego odcinka. Krótko podsumowując, Flutter na pewno rzuca nowe światło na programowanie aplikacji mobilnych. Osobiście robiłem kilka podejść do tego, by rozpocząć przygodę z rozwojem właśnie w tym obszarze i dopiero za sprawą rzeczonego Fluttera coś zaiskrzyło. Ja z pewnością będę śledził rozwój tego frameworka, narzędzia, jakkolwiek by tego nie nazywać, do czego zachęcam również Ciebie. Skoro stoi za nim taki gracz jak Google, to wiedz, że coś się dzieje. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie krępuj się, podziel się nim ze znajomymi. Oczywiście każda forma feedbacku jest zawsze mile widziana, chociażby poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu, lajka w mediach społecznościowych, bądź wiadomość e-mail na adres damian@itity.pl. Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Niestety z tą regularnością u mnie ostatnio nie było zbyt dobrze. Postaram się poprawić, ale żeby mieć pewność, że nie przeoczysz następnego odcinka, po prostu subskrybuj podcast ITIT. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam na stronę itity.pl/subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia. Pa, pa.